To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Życie rodzinne. Kiedy byłem już autorem pierwszego pełnometrażowego filmu, wiedziałem i tak mi radzili moi starsi koledzy, przede wszystkim Andrzej Munk, zaszczepił we mnie takie przekonanie, że trzeba zawsze być o krok naprzód w życiu i myśleć o następnym filmie, jak się robi poprzedni. Bo te perturbacje, które towarzyszą premierze odbioru, robi filmu, napięcia, które się wtedy pojawiają, kompletnie dez dezorganizują i dezorientują człowieka, więc dobrze wtedy już myśleć o następnym filmie. I ja widząc, co zrobiłem, patrząc na strukturę kryształu, pomyślałem sobie, że muszę bardzo uważać, żeby przypadkiem nie próbować, jak to się mówi, siebie przeskoczyć, to znaczy zrobić następnej superstruktury kryształu, bo na pewno się potknę i to będzie gorsze. Więc trzeba zrobić film inny, w innej konwencji, w zakresie tego, co mnie interesuje, co jest moje, ale jakby pójść na antypody. I na antypodach improwizowanej, szarej, cichej takiej mamrotanej pod nosem historii, którą była struktura kryształu. Pomyślałem o takim filmie teatralnym, takim gdzie jest nerw takiego żywego dramatu, gdzie są wyraźne role, role aktorskie, choćby nawet można powiedzieć, zagrane dość teatralnie. I pomyślałem, że napiszę coś pod określonych aktorów. Tak się stało i powstało Życie Rodzinne. Ściągnięty pomysł z jakiejś historii zasłyszanej. Tam właściwie motyw naczelny, który był bardzo filmowy, w końcu z filmu wypadł. Nie ma go wcale na ekranie. A to była historia takiego, w rzeczywistości ziemianina w moim wydaniu to miał być Wielki przemysłowiec, który za komuny utracił wszystko, wszystko, całą swoją majątność i w końcu to miała być historia jego śmierci, śmierci na skutek alkoholu i tego, jak jego willa, w której dożywał swoich dni, płonie pod wpływem pożaru, który się zajął od świecy postawionej przy zwłokach. Taka była konstrukcja tej historii. W końcu nie ma tam żadnego pożaru i bohater stary pan wcale nie umiera. To zmieniłem już w czasie zdjęć. Natomiast historia jest cieniem czegoś, co mnie osobiście dotyczy. Mój ojciec był przedsiębiorcą, przeżył ten upadek w 40-tych latach, kiedy najpierw był zaangażowany w odbudowę Warszawy. Przedsiębiorstwo przez chwilę kwitło po czym okazało się, że to było antysocjalistyczne, do miary, a on poszedł na państwową posadę, do której, gdzie dożył aż emerytury. Także nie było mi to zupełnie obojętne, aczkolwiek oczywiście to nie jest portret rodzinny mój prawdziwy, bo nie miałem ani takiej nieobecnej matki, ani takiej ciotki, ani żadnej siostry, która byłaby taką ekstrawagancką taką postacią. To było oczywiście wzorowane na kimś realnym, jak to zwykle, bo się najłatwiej konstruuje historię, jak one mają jakąś wiarygodność, czyli stoi za nimi jakaś prawdziwa postać. I tak to napisałem. Zostało to dość łatwo zatwierdzone. Nie miałem poważnych problemów, takich cenzuralnych, bo mój poprzedni film jakoś został dość łatwo przyjęty. Poza tym to był taki moment pewnego przełomu, a więc i poluzowania, kiedy Gierek zastąpił Gomułkę. I miałem obsadę od początku wymyśloną, to znaczy, strasznie chciałem, żeby główną rolę zagrał Jan Kretschmar, aktor niegrywający prawie wcale w filmie, którego bardzo ceniłem jako aktora scenicznego i który był taki bardzo hieratyczny, bardzo wielkopański. No rzeczywiście nadawał mi się jako postać takiego patriarchy, który w dodatku jest alkoholikiem, co ukrywa przed całą rodziną. Z drugiej strony miałem taką postać, która no jest jakimś tam moim dalekim alter ego i wymyśliłem sobie, że to zagra Olbrychski jakby na przekór wszystkiemu, co on grywał. Ja go znałem jako bardzo obiecującego aktora, ale z jego bratem chodziłem na studia fizyki, ale znaliśmy się, ale wiedziałem, że Daniel u Andrzeja Wajdy grywa zupełnie inne role, zgodnie ze swoją naturą. Jest szalenie ekstra... No, ekstracentryczny jest, ekscentryczny jest, ale ekstrawertyczny. Jednocześnie zaplątałem się w tych latynizmach. I że to jest człowiek, który się łatwo uzewnętrznia. I wszystko zaproponowałem, żeby zagrał inaczej. Żeby był zamknięty do środka, taki skwaszony korniszon. Danie się nad tym zastanowił i jako człowiek bardzo światły w swoim zawodzie, doskonale rozumie co on robi, powiedział, to jest wyzwanie. Bo to zupełnie nie jestem ja. To są wszystko nie moje reakcje, nie moje dialogi, będę się musiał z tym zmierzyć. I tak to zagrał przez moment nie lubił tej roli, ale potem spotkało go za to wiele pochwał i jakby sam się przyznał, że jak obejrzał to po jakimś czasie, to się sam docenił, bo on dużo od siebie wymaga to jest aktor wymagający. No, Ale największym wyzwaniem, no jeszcze była Halina Mikołajska, która bardzo rzadko grywała w filmach tak nie bardzo dawała się przekonać też korciło ją bardzo żeby zagrać szczególnie u boku Kretschmara, który kiedy Halina Mikołajska po wojnie w Krakowie chciała podjąć studia aktorskie, to właśnie Kreczmar jej tłumaczył że z jej wadą wymowy, bo ona miała wyraźną wadę wymową, ona na swój sposób sceptelniła to, że ona nie powinna tego zawodu uprawiać. No więc żeby mu udowodnić jak bardzo się myli, chyba przyjęła tą rolę. W wielkich nerwach zresztą była bardzo, bardzo napięta. Trzeba ją było bardzo chronić przed nią samą, bo była bardzo, bardzo niepewna siebie. A moim zdaniem zagrała świetnie zagrała też postać kompletnie odległą od swojej prywatności. No i wreszcie Maja Komorowska. Maja, którą poznałem w czasie zdjęć próbnych do struktury kryształu. Poznałem ją w, we Wrocławiu. Ona właśnie była po całej swojej dramatycznej przygodzie z Grotowskim. Spotkaliśmy się. No pamiętam, to spotkanie Maja je też gdzieś opisuje. Było rozkosznie sztuczne, bo Maja spodziewała się, że ja szukam Wampa, a ja szukałem cofniętej, zacukanej nauczycielki wiejskiej. No i od razu poczułem, że absolutnie ona tego nie może zagrać, a z drugiej strony że to jest aktorka w moim guście, że ja coś będę miał jej do zaproponowania. Powiedziałam, proszę pani, proszę przyjechać na próbne zdjęcia, w których na pewno pani tej roli nie dostanie, ale się poznamy, będę miał panią zanotowaną. No, powiedziała, bardzo proszę, to nie stanowi żadnej różnicy. Ona nic jeszcze wtedy nie grała w filmie i przyjechała na te próbne zdjęcia. No, była świetna, ale oczywiście film się przewracał. Myślę o strukturze kryształu, bo gdyby ona zagrała rolę żony, to film byłby o żonie, a nie o tym... Bardzo cofniętym, nieśmiałym, mrukliwym mężu. No i tak się stało po tych próbnych zdjęciach. Pisząc scenariusz, powiedziałem, to jest rola dla Mai. A tu okazało się, że całe moje środowisko koleżeńskie, no, zaczęło mi mówić, że chyba się mylę, że chyba mnie pycha ogarnęła, bo jeżeli jakaś aktorka już jest około trzydziestki i nie zagrała żadnej roli. To widocznie ma jakiś feller, nie myśl, że ty jesteś taki mądry i że ty, tego, że ty to ją widzisz inaczej, a inni inaczej. No Pewnie czegoś nie widzisz. No i zespół zażądał próbnych zdjęć dla Mai w tej nowej roli. Maja odmówiła nas na wstępie, powiedziała: Jeżeli to było pisane dla mnie, a mam robić teraz próbne zdjęcia, to znaczy, że coś się popsułam w tym czasie. No nie. Musiałam przez jej mamę, która była bardzo mądrą, rozsądną osobą, Perswadować Mai, żeby jednak przyjechała, że jesteśmy oboje w tej samej trudnej sytuacji. Maja bardzo zagniewana na mnie przyjechała, zrobiła jedno ujęcie na tych próbnych zdjęciach i była świetna, tak jak sobie tego wyobrażałem. I w końcu koledzy ustąpili, powiedzieli: Nie, no rzeczywiście coś w tej kobiecie jest. No i okazało się, że było, bo to był chyba największy tryumf pani Mai. Takie pojawienie się znikąd, a ponieważ bardzo miałem na nią wyostrzone oko, i chwilę po życiu rodzinnym, nakręciłem jeszcze za ścianą, gdzie ona gra rolę zupełnie odmienną, no więc nabrała od razu statusu takiej pełnoprawnej aktorki, a nie aktorki jednej roli, jak się czasami zdarza. No i to było prze, przeżycie, ale też mam w pamięci, że ojciec Maji Komorowski był kiedyś chyba podwładnym, Kretschmar albo odwrotnie, w jakimś AK wileńskim, w, jakimś, w jakiejś komórce AK. I że już się wtedy znali i że potem, kiedy Maja zaczęła marzyć o aktorstwie, Kretschmar udzielił też negatywnej rady, że lepiej, żeby się zajęła czymś innym i ona w końcu poszła na lalkarstwo. Tak dalece spotkał ją opór. No i wreszcie Daniel Odbrychski, który wyleciał ze szkoły aktorskiej, kiedy dostał rolę, a nie dostał urlopu, no więc całe towarzystwo było dosyć skonfliktowane. Do tego Jan Kreczmar był po tragicznej operacji, po jakiejś chorobie krążeniowej, miał odciętą nogę, miał protezę i lekarze mi tak wyznaczali termin, kiedy on będzie mógł stąpnąć na tą protezę, bo wtedy możemy zacząć zdjęcia. I oczywiście jego to szalenie mobilizowało, ale była taka umowa między nami, jest to spostrzeżenia w filmie, że jeżeli on będzie się poruszał, to nie będzie mówił, bo ma zaciśnięte zęby, bo wtedy go to tak boli. I wszystkie dialogi są zawsze na siedząco. No więc to taka ciekawostka o pewnym bohaterstwie aktora, który dotrwał do końca. Jeszcze jedną małą rolę u mnie zagrał. No ale to jego życie artystyczne było dłuższe o życie rodzinne. Natomiast finał życia rodzinnego. Wymyśliłem na planie, bo znam sobie sprawę, że ten bardzo efektowny koniec z pożarem tego domu rodzinnego i cały problem, który ja próbuję postawić, problem dziedzictwa, problem uwarunkowania, genetyki, która za nami stoi, czy jesteśmy tacy, jacy możemy i chcemy być, czy jesteśmy tylko tacy, jacy musimy być. To było wtedy polemiczne, bo przyszła taka fala wolnościowa, kiedy wszyscy zaczęli mówić, że zaczynamy, jesteśmy tabula rasa, zaczynamy życie. Jak chcemy, wybieramy co chcemy, nic nas nie wiąże. No a ja chciałem w tym filmie powiedzieć odwrotnie. Nie ma mowy, nie da się uciec od swojego dziedzictwa, od swojej spuścizny, którą dostaliśmy choćby w genach, w kulturze, w języku. I co najwyżej możemy to rozwinąć, nawet odmienić, ale nie możemy tego skreślić. I wobec czego finał jest inny, kiedy bohater myśli, że uciekł od swojego. Dziedzictwa od swojego domu, od swoich związków rodzinnych, no to wtedy okazuje się, że w pociągu łapie go ten sam tik-oka, który miał jego ojciec czyli coś genetycznie przypomina, że ty od tego nie uciekniesz. Taka była myśl, która była zawarta w samym życiu rodzinnym. Potem kręcąc film Rewizyta, po latach prawie 40, dopisałem dalsze losy. Bohaterów, i to była moja radość, że mogę przedłużyć życie tego filmu, dopisując mu taki epilog. W tym epilogu znalazł się także Jan Nowicki, ta osoba z zewnątrz, która miała się pojawić w tym kręgu rodzinnym, w tej takiej bardzo tradycyjnej burżuazji. Chłopak z chłopskim pochodzeniem, który ma swoją godność, nie pozwala się poniżać, a jednocześnie widzi na wylot. Słabość tej formacji. Miałem z tym filmem pewien problem, kiedy go nakręciłem, bo usłyszałem gdzieś na boku takie głosy, że to jest film, który jest jakby ukłonem w stronę władzy, bo pokazuje to zepsucie tego dawnego świata. No ja uważam tamten świat za zepsuty, co wcale tej władzy nie, nie dawało tytułu ani jakiejś legitymacji. Natomiast w momencie, kiedy film został przyjęty do Kan, chyba pan Płażewski jeszcze mnie ostrzegł, że tutaj lewacy panu zrobią wielki aplauz, jak pan pokazuje, że ten stary, zepsuty świat jest do niczego. I ja w przypływie strachu zdecydowałem się, że wytnę maleńką scenkę, kiedy Wit, czyli główny bohater, w nocy przechodzi obok bloku, w którym mieszkają. Tacy normalni ludzie jest taką tęsknotą, patrzy na młode, małżeństwo, małe dziecko, i wszystko takie normalne i zwykłe, a on dźwiga nas sobie, to przekleństwo niezwykłości. No i powiedziałem, dobrze, to ja tą króciutką scenkę mogę wyciąć. Udaliśmy się do dyrekcji festiwalu. Dyrekcja festiwalu skierowała, skierowała mnie do projekcjonisty. Projekcjonista wyjął. To chyba było w pierwszym akcie filmu. Yy, I zażądał ode mnie yy, dowodu osobistego. Bo powiedział, że to się kiedyś tak już zdarzyło, że przyszedł taki pan, powiedział, że jest reżyserem, wyciął coś z filmu i okazuje się, że to była najważniejsza scena, a on wcale nie był reżyserem, tylko należał do przeciwnej produkcji i popsuł wszystkim całą szansę na nagrodę, bo wprawdzie film wyświetlono uzupełniony po raz drugi, ale już na drugą projekcję mało kto przyszedł więc ja musiałem się też tłumaczyć. I szczerze mówiąc, potem żałowałem, uważałem, że niepotrzebnie, spanikowałem, nie trzeba było wycinać tej sceny, nie trzeba się poddawać interpretacjom, które są tendencyjne, nawet jak spodziewamy się tendencyjnej interpretacji. I potem pamiętam w Berkeley pokazywałem ten film na uniwersytecie i był obecny Czesław Miłosz. No i on też mi powiedział, czy tu pan nie robi ukłonu? No ale Miłosz Wyjechał z Polski w takim zaognionym konflikcie, przecież w czasach stalinowskich, i może był na ten temat przewrażliwiony, potem oglądał inne moje następne filmy. Nigdy mi podobnego zarzutu nie postawił, ale to jest właśnie historia o tym, jak chwiejne bywają sądy, jak kontekst może zakłócić taką percepcję naturalną. Ja z filmem bardzo dużo pojeździłem po świecie. On miał był w ogóle w takim pre-sale'u, to był pierwszy taki model, że niemiecki producent, pan Durniok, zakupił film jeszcze zanim został nakręcony. Mnie to dawało oczywiście ogromne fory, bo wiedziałem, że ten film musi być skończony i że nie mogą go położyć na półki. Ale oczywiście mogli coś wyciąć, więc to było niebezpieczne. Natomiast on <laughs> znalazł od razu opiekę, bo koproducent, czy właściwie kupiec, który kupił prawa do filmu, no zadbał o to, żeby go sprzedać jak najszerzej. Ja dużo z nim jeździłem po Stanach Zjednoczonych, bo on tam w jakiś sposób współgrał z filmem Five Easy Pieces, czyli pięć łatwych kawałków, który w jakiś motywach był troszkę podobny i w jakiś sposób ten mój film no, znajdował w Ameryce bardzo dobry odbiór, ludzie naprawdę wiedzieli o co to chodzi. I ta siostra wariatka i ten biznes upadły, to były rzeczy dla nich bardzo zrozumiałe. Tak więc pierwszy mój taki wielki festiwal, na którym trafiłem po kanyńskim, to właśnie był festiwal w Nowym Jorku, i tam pamiętam, że miałem najpierw bardzo dobre przyjęcie. Miał sam film, a potem ja na konferencji prasowej wszystko popsułem, bo powiedziałem nie to, co trzeba mówić w Ameryce. Teraz już więcej wiem, co trzeba było powiedzieć, a ja powiedziałem rzeczy typowo takie europejskie, o tym, że jako, że robię film autorski, że moje widzenie świata odbiega od tego, jak widzą świat inni. No a ktoś tam z krytyków powiedział publicznie, wie pan, my takie przypadki leczymy u psychiatry, po co pan robi filmy. No ale to była zwykła złośliwość i taki żart z europejskiej pychy, którą my tam przynosimy. Amerykanie mówią, filmy się robi, żeby zarobić pieniądze i dać ludziom rozrywkę. A niech pan nie opowiada o pańskich odczuciach czy poglądach, to nikogo nie obchodzi. Moim zdaniem trochę obchodzi. I po to zrobiłem film, żeby powiedzieć o czymś, co było osobiste, było we mnie. Chciałem to wypowiedzieć. I myślę, że po latach jestem z tego filmu dość zadowolony.